Witam serdecznie wszystkich w pierwszym programie pod tytułem Twórcy Kamiennogórscy. Chciałbym przedstawić Wam Arka oraz Bogdana, twórców pierwszej kamiennogórskiej płyty kompaktowej. Kiedy doszło do zrealizowania nagrania płyty? Nagrań dokonaliśmy w 1997 roku na przełomie lipca i sierpnia, tak? W rucawskim studio Tibor. Bogdan, kiedy dołączyłeś do zespołu? To znaczy, zespół to jest w ogóle szumna nazwa, bo na razie zespół składa się z dwóch członków, konkretnie z Arka i ze mnie. Mamy pewne problemy ze skompletowaniem składu. W ogóle to jest taka dziwna trochę sprawa, ponieważ najpierw została nagrana płyta, bez zespołu praktycznie, a w tej chwili, kiedy płyta została nagrana, wydana i wszyscy oczekują, że jakieś koncerty tam już będą, to okazuje się, że nie ma zespołu, mamy z tym pewne problemy, prawda? A jeśli chodzi o moje współuczestnictwo, odebrałem to z pewnym takim zaskoczeniem, ponieważ w lipcu powróciłem po takich wojażach za granicą, byłem w Niemczech ponad 2 miesiące, no i przyjechałem tutaj do Kamiennej Góry. Arek do mnie zadzwonił, zaproponował mi tam nagranie pewnych partii gitarowych do płyty. Wtedy się dowiedziałem w ogóle, że płyta jest nagrywana. No i tak się zaczęło. Posłuchałem materiał muzyczny, praktycznie na początku puścił mi na kasecie podkłady demo, czyli bez nagrań gitarowych i tak dalej. Także miałem nikłe wyobrażenie o całej muzyce. Dopiero po jakimś czasie Arek dokonał nagrań już wstępnych, takich gitarowych. Pojechałem tam do Wrocławia, posłuchałem dopiero. Zaczęło to jakichś kształtów nabierać, prawda? No. Mój udział tam jest bardzo nikły, naprawdę tam, ale sprawiało mi to naprawdę wielką przyjemność, że... Tym bardziej, że Arka znam naprawdę już mnóstwo lat i był taki okres czasu, że nasze drogi się rozeszły, ja miałem jakąś inną drogą troszeczkę poszedłem, Arek dalej w tym środowisku muzycznym siedział. Nie wiem, czy wszyscy telewizowie wiedzą o tym, że Arek był głównym gitarzystą znanej jeleniogórskiej formacji Gulliver. Była to formacja bardzo znana swego czasu i wielkie nadzieje wszyscy wiązali z tym. No niestety jakoś nie wyszło, nie wiem dlaczego, bo do dzisiaj słucham tych nagrań i sam się zastanawiam, nie wiem dlaczego ta formacja, akurat ta grupa nie zdobyła żadnej jakiejś większej popularności. No ale w tej chwili dokonał solowego nagrania, uważam, że płyta jest bardzo dobra. W tych warunkach, w jakich to było nagrywane w studio Tibo we Wrocławiu, przy tym sprzęcie, przy tych możliwościach technicznych, to płyta jest bardzo dobrze nagrana. Mogłaby być lepiej, ale nie w tych warunkach po prostu, nie? Nie za te pieniądze. Nie za te pieniądze, bo no, wszystko kosztuje naprawdę, a płyta została nagrana po prostu własnym kosztem. Praktycznie no, mieliśmy paru sponsorów. Dziękuję im tutaj za pomoc, bo bez nich po prostu tutaj nie byłoby to możliwe, prawda? Natomiast na temat samego nagrywania od początku, to może Arek się coś wypowie, bo praktycznie to są wszystkie jego kompozycje, wszystkie podkłady nagrywał Arek. Ja tylko tam jakieś nakładki później gitarowe w studiu dogrywałem, prawda? Także może Arek się coś wypowie na temat samego nagrywania, może jak doszło do nagrania tej płyty, prawda? Do samego pomysłu, bo ja wiem, że ten pomysł drąży go od dłuższego już czasu, ale nie było takich możliwości kiedyś, ani technicznych, ani... No sytuacja się w Polsce trochę zmieniła, jest ta możliwość, że można sobie to studio wynająć i sobie nagrać jakąś płytę, prawda? Może Arku się wypowie coś na ten temat. No zawsze moim marzeniem było wydać swoją solową płytę. No i nastąpiły takie momenty, że było sprzyjające,
które pozwoliły mi na to. Zawsze miałem jakąś tam w głowie, znaczy nigdy nie byłem jakimś tam głównym kompozytorem w zespole, raczej byłem wykonawcą, no ale doszedłem do wniosku, że potrafię jednak, tak mi się wydaje przynajmniej, komponować. No i postanowiłem wydać tę płytę. Dzięki właśnie sponsorom, przede wszystkim podziękowania dla mojego brata, dla Pawła Dąbrowskiego przy okazji. Może coś powiem na temat pozostałych członków, znaczy może nie zespołu, bo w tej chwili tworzy się to, ale ludzi, którzy gościnnie wystąpili na płycie, nagrywali. No może zacznę od wokalistki Agnieszki Iwańskiej, która jest w sumie śpiewa całkiem inną muzykę, raczej preferuje jazz i jest wokalistką praktycznie rzecz biorąc jazzową, pochodzi z Jeleniej Góry. No i dostała, muszę tutaj właśnie ją, byłem wielce zaskoczony jej postawą w ogóle w nagrywaniu płyty, ponieważ Agnieszka dostała kasetę demo i w ciągu tygodnia potrafiła nagrać linię melodyczną, słowa do tych kawałków, do tych piosenek, które ona tam śpiewa, przyjechać do studia i praktycznie rzecz biorąc z biegu nagrać swoje partie i uważam, że bardzo dobrze to zrobiła. Natomiast pozostałe utwory śpiewa Zbyszył Drankowski, który był byłym członkiem zespołu Gulliver, był tam głównym wokalistą. Oraz w zespole Tom Sawyer, późniejsza formacja właśnie już kamiennogórska Tom Sawyer. Arku, a z tego co przed chwileczką słyszeliśmy, byłeś jedną z głównych gwiazd może zespołu Gulliver. Czy jeszcze oprócz zespołu Gulliver były inne zespoły? Tak, przed Gulliverem był jeszcze taki, to było bardzo dawno temu, był taki zespół Kant. Zespół Kant, który chyba jako pierwszy z terenu właśnie Kamiennej Góry, Jeleniej Góry, zaczął coś, no może nie znaczy to za mocno powiedziane, ale coś reprezentować na rynku przynajmniej Dolnego Śląska muzycznym. No potem był Gulliver, po Gulliverze Tom Sawyer, ale to wszystko było tak traktowane, no nie zawodowo, że tak powiem. Nie, nikt jakoś tak nie starał się z tego w przyszłości żyć. Ja natomiast doszedłem do wniosku, że jeśli tyle lat się para muzyką i męczę się na tej gitarze, uczę się grać, to jednak powinienem w tym kierunku dalej dążyć i mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie. Może sięgnijmy głębiej do twojego życiorysu. Z tego co wiem, byłeś osobą bardzo zawziętą, zaciętą. Po prostu ćwiczyłeś partie solowe, gitarowe, już po prostu mając swoje te naście lat. Kiedy to powstało to wielkie zamiłowanie do tej muzyki? No ciężko jest powiedzieć, bo to nie jest tak, że budzisz się rano i mówisz sobie, o dzisiaj będę muzykiem, czy tam malarzem, czy tam kimś, nie? Prawda? No nie wiem, no jakoś tak siedziało to we mnie chyba od dłuższego czasu, nie? Znaczy uczyłem się grać na gitarze z tego powodu, z którego się wszyscy uczą, żeby grać na ogniskach, wiadomo, jakieś dziewczyny ściemniać. No to podejrzewam, że wszyscy tak zaczynają, nie? No fakt faktem, że swego czasu bardzo dużo ćwiczyłem na gitarze, bo to jak w każdej branży, żeby być dobrym, trzeba dużo ćwiczyć, nie? Po 14 godzin dziennie. No i przyniosło to jakieś efekty. Do dziś jestem uparty, jeśli chodzi o muzykę. Nie powiem, że jestem uparty
pod każdym względem, ale muzycznie naprawdę jestem bardzo uparty i zamierzam do tego dążyć, aż coś z tego wyjdzie. Bogdan, a może ty byś powiedział parę słów o tym, jak zaczynałeś po prostu swoją wielką pasjonację, jaką jest muzyka? No, pasjonacja muzyką. Może zaczęło się od nagrania grupy Led Zeppelin Hula Ta Love. To był naprawdę pierwszy numer, taki rockowy, który mnie tak zafascynował, że praktycznie właśnie dzięki temu utworowi i temu zespołowi zacząłem w ogóle słuchać muzykę. Także zespół Led Zeppelin wciągnął mnie w ten świat muzyki, prawda? A samo granie tradycyjnie, po prostu tak jak Arek mówił właśnie, ognisko, gitara, od tego się zaczyna po prostu, a w pewnym momencie zaczyna już tak wciągać, że po prostu nie można przestać. Ja mam o wiele mniejsze doświadczenie od Arka, ponieważ nie miałem szczęścia spotkać na swej drodze takich ludzi jak Arek, którzy po prostu wciągnęli go takie większe jakieś granie. Moim takim większym graniem to był jedynie w latach 80., w pierwszej połowie lat 80., kiedy wyjechałem i prawie 2 lata byłem w Krakowie, gdzie grałem w takiej formacji, no nikt na pewno jej nie zna, bo nie wypłynęła na szersze wody, ale nazywała się Bopatowski Band Pisekcjo. Taka była nazwa. Głównym właśnie szefem zespołu był taki Wiesiu Bopatowski, cały kompozytor. I może taka ciekawostka tutaj przy okazji, całym naszym takim opiekunem zespołu był nie kto inny, tylko pan Marcin Daniec, który właśnie był, myśmy mieszkali wtedy w akademiku AWF-u w Krakowie, gdzie on był intendentem tam głównym. I on po prostu takim dobrym duchem był. Załatwiał nam tam po prostu noclegi, salę na próby. Jak były jakieś tam koncerty, to bardzo często tam był, przychodził na próby i nam tak starał się nam w jakiś sposób pomóc, nie? A drugą taką ciekawostką jest właśnie z tego mojego okresu to, że ja później z Krakowa, jak wyjechałem do Opola i tam mieszkałem pół roku prawie i grałem troszeczkę. Nikt nie zna takiego nazwiska, ale to jest człowiek, który założył zespół TSA, był pierwszym gitarzystą tego zespołu i na jego miejsce później do zespołu wstąpił Stefan Machel i później TSA już ruszyło w świat, prawda? Ale tym był pierwszym człowiekiem, miałem okazję słuchać kasety demo z jego nagrań i ćwiczeń z Nowakiem, głównie z Nowakiem i z Kapłonem, prawda? Pierwsze te ich nagrania takie. Także może tyle. A później moja kariera muzyczna się niestety skończyła. Grałem bardzo dużo po tak zwanych chałturach do kotleta, ale nie wspominam źle tego okresu, bo uważam, że można grać muzykę wszędzie, starać się robić to jak najlepiej, prawda? No a w tej chwili zobaczymy, jak dalej pójdzie. Bogdan, a gdyby Arek po raz drugi przyszedł do ciebie lub zadzwonił i dał propozycję nagrania ponownej płyty, następnej płyty, która ma być po prostu uwieńczeniem całej waszej kariery. Czy zgodziłbyś się? Mam nadzieję, że tak będzie. Arku, a co to tym myślisz? No jestem za. A kiedy może następna płyta ukaże się na rynku? Gdyby to zależało ode mnie, to płytę drugą zacząłbym nagrywać już, może nie jutro, ale w przyszłym tygodniu powiedzmy, ponieważ mam już materiał na 2 następne płyty, ale niestety wszystko jest zależne przede wszystkim od finansów, nie? Finansowo. Jeśli uda mi się znaleźć jakichś sponsorów, to na pewno niedługo zacznę nagrywać. A może zdradziłbyś naszym telewizom, o czym mają być 2 kolejne twoje płyty? Nie zdradzę. Jest to oczywiście wasza tajemnica. Podejrzewam, że większość osób, które zna mnie jako muzyka gitarzystę, spodziewała się, że płyta będzie bardzo, bardzo gitarowa. Natomiast jest całkowicie inaczej, bo płyta jest... Czy ja to nazywam, że płyta jest bardzo muzyczna, a nie techniczna. Są oczywiście solówki, bo wiadomo, to jest sprawia największą przyjemność granie solówek, ale płyta jest bardzo, bardzo przystępna. Jest bardzo zróżnicowana, nie jest równa, gdyż są kawałki bardzo prawie że popowe, pobrokowe, od pobrokowych właśnie po jakieś tam bardzo, bardzo rockowe utwory. Co tu można jeszcze powiedzieć? Bogdan, może ty? To znaczy, niektórzy ze znajomych, którzy znają tą płytę i słuchali ją, taki zarzut stawiali mnie i Jarkowi, że to jest taki groch z kapustą.
ale ja nie uważam tego za zarzut, tylko właśnie wprost przeciwnie, że to jest zaleta tej płyty, bo ja osobiście na przykład nie cierpię takich płyt, gdzie wysłucham jednego pierwszego, powiedzmy, kawałka i wiem dokładnie, że słuchając następnego, drugiego, trzeciego, czwartego, mam wrażenie, że cały czas tego samego numeru słucham, że po prostu jest cały czas to samo, prawda? Ona jest bardzo zróżnicowana stylistycznie, ale przez to się ją fajnie słucha, ponieważ każdy znajdzie coś tam dla siebie. Jak mu tam pierwszy czy drugi utwór nie będzie się podobał, to na pewno trzeci albo czwarty, bo są bardzo zmienne nastroje. Są i kawałki bardzo takie właśnie sentymentalne, romantyczne, a są bardziej właśnie takie rockowe, popowe, są i instrumentalne, i wokalne, także taki mały może trochę miszmasz jest, ale muszę tu zwrócić uwagę, że jest to zamierzone, nie jest to przypadkowy efekt, ale jest to celowo tak zrobione, zamierzone. Następne płyty na pewno będą inne. Płyta nazywa się Takie Miejsca. Skąd wziął się pomysł na taki właśnie tytuł, a nie inny? Czy może z dalekiej jakiejś podróży, w którą przebyłeś, albo po prostu ze swoich marzeń, swojej wyobraźni? Nie, tytuł jest taki bardzo... Nie trzeba szukać właśnie... Jak to powiedzieć? To się wytnie, nie? Ale świetny tekst. Nie, Glejku, na ten jesteśmy. Płyta nosi tytuł Takie Miejsca. Skąd wziął się pomysł na zatytułowanie tak tej płyty? Czy może z dalekiej jakiejś podróży, albo z fascynacji jakiejś? Tytuł wziął się od szóstego utworu płyty, do którego tekst napisał Zbyszek Drankowski. I czemu Takie Miejsca? Takie miejsca z tego względu, że... Znaczy wystarczy przeczytać sobie tekst, czy posłuchać sobie tekstu i każdy się domyśli, o jakie miejsce chodzi. No i dlatego taki tytuł. Zadanie konkursowe dla słuchaczy. Niech stwierdzą, co to za miejsca są. Domyślą się. Ja może zacytuję kawałek waszego utworu. Mam tak samo jak ty miasto moje, a w nim... Z jakiego miasta pochodzicie? Pochodzimy z Kamiennej Góry. Właśnie z Kamiennej Góry. Stolicy Polski. Wszyscy na oto, miasto moje, a w nim, jak nam to wcześniej ustalono, udupiony mój sen był taki piękny, ja wiem, że się nie spełni, nie zostało ani... Z tego bagna się wyrwać, ale nie, jednocześnie czuję, że jest jakby miłe to, co takie obleśne. Ja wam mówię, jak pamiętam, prawie stąd nie wyjeżdżałem, tu najlepiej się czułem, tu dookoła wszystkich znałem, teraz bardzo żałuję, ale jutro to uleję, przecież trzeba żyć chwilą, do zasiłku dni niewiele. Zawsze nuda i lęk, zawsze lęk i nuda, już od rana mnie nosi, to nie może się udać. Ja zwariuję. Nie szkoda jest zły. Tu jeden zbiły dzień.
na pewno w Kamiennej Górze osoby, które bardzo by chciały dostać waszą płytę. Gdzie ją można po prostu odebrać? Płyta jest dostępna na terenie Kamiennej Góry i osoby, które są zainteresowane płytą, na pewno dowiedzą się, gdzie można dostać. Ja już wam serdecznie dziękuję. Dziękuję również i państwu. A dla wszystkich telewidzów, którzy poprawnie odpowiedzą na nasze pytanie do rozlosowania, dwie wspaniałe płyty Arka. Są to płyty autorskie. Zapraszamy serdecznie wszystkich do dzwonienia zaraz po emisji naszego programu. Numer telefonu 744 56 65. Grasz z kapustą, nie? Masą myślane.